Moi drodzy, oops, I did it again. Wiem, że Pokinito Pet powinien być bardziej ostrożny i nie ściągać z internetu dziwnych aplikacji, dziwnych programów, ale no, nie mogłem się powstrzymać i dzisiaj odpalimy sobie kolejną dziwną grę. Z tego co widzę, to wszystko działa, zobaczcie, mamy sprawdzanie, mamy pasek ładowania, więc nic się nie może wydarzyć złego, prawda? Kompletnie nic. No Players Online. Chwila, ja już tą nazwę kojarzę. My już chyba kiedyś graliśmy w grę, która nazywała się No Players Online. Ale dobra, na razie się na tym nie skupiajmy. Słuchajcie, mamy tutaj jakiś ekran ładowania. John Mullard, Sara i Guest, czyli gość. Potrzebujemy hasła. Dupa 100. Nie, to może... Password. Też nie. Może 1, 2, 3. Też nie. Dobra. Nic na razie tutaj nie osiągniemy. Logujemy się jako gość. Gość nie wymaga hasła, więc wchodzimy i nie powinno być żadnego problemu. Patrzcie, jaki piękny system. W ogóle, jak na 93 rok, to całkiem taki ładny. W sensie, w 93 to Windows miał jasno-niebieską tapetę, jednolity kolor w tle, a nie jakieś tutaj trawki i tak dalej. Ale dobra, poczekajcie. Co my tu mamy? Minefriend, czy to jest saper? Ależ oczywiście, że jest to saper. Dobra. Mamy File Explorer, to jest ciekawe. Czyli dokumenty. Możemy sobie... O, to jest, zobaczcie, możemy sobie zmienić, ile będzie min w naszym saperze, ale okej. Okay. Pobierane mamy nic i w obrazkach mamy nic. World I Connect, czyli internet, rozumiem. Czy my tu mamy jakikolwiek internet? Łączenie... Jest! Jest, zawrotna prędkość 31 tysięcy bitów na sekundę. Okej. Okay. Powinno nam w takim razie ogarnąć coś. Mamy stronę, zobaczcie, pochmurnie, 13 stopni. Newsy nam nie działają, bo strona przestała działać w 85 roku, okej. bookmarks, czyli zakładki. Mamy jakąś jedną stronę w zakładkach. Okej. Okay. To jest jakaś strona o tworzeniu gier komputerowych. Mamy... gry. Ojoj. Coś tu się bardzo złego stało z tą stroną. Zobaczcie, mamy zgliczowane opcje. Ale mamy grę Fishing with Knives, czyli łowienie ryb nożami 2. Pobieramy. Pobieramy bezpośrednio. Żadnych antywirusów. Nie interesuje mnie, jeśli to jest wirus, to przynajmniej będzie bardzo fajny wirus, bo jaki znacie wirus, który nazywa się Fishing with Knives? Wypakujmy. Ej, no i dostaliśmy grę. Mamy normalnie grę, ale to poczekajcie. Odłóżmy to na razie na bok. Ja chcę zobaczyć tą drugą. Mamy tu coś jeszcze drugiego. Skrakowaną grę 20 dni lata. Okej. Okay. Ściągamy. Dają za darmo, to dają za darmo, proszę bardzo. No i słuchajcie, mamy co robić. Tylko ja tu jeszcze sprawdzę tak na szybko audio player. Czy coś tu nie? Tu jakieś pliki do odtwarzania i mamy jeszcze World iChat, czyli jakiś program do czatowania z ludźmi, ale nie mamy żadnych znajomych, nie mamy też kogo dodać. Dobra, moi drodzy, czas łowić ryby nożami. Czy jest bardziej męska gra niż to? Słuchajcie, jesteśmy nurkiem, w tle leci jakiś metal i dźgamy nożami ryby, które wybuchają potem, eksplodują, więc... Czy jest tu coś głęboko? Ło! Ło! Tu są jakieś... Tu mamy jakieś... rekiny... I... dobra, czyli giniemy, jak zabraknie nam powietrza, czyli to jest... To jest dosłownie jedyne, co mamy w tej grze. Chyba, że nie. Możemy tutaj sobie więcej powietrza ogarnąć. Chwila, czyli ta gra ma coś jednak do zaoferowania. Chwila! Dostałem... Chwila! Dostałem zaproszenie od kogoś, do znajomych. Niby skąd? Queen Win. Kim ty gościu jesteś? Ja tutaj sobie grałem w moją gierkę Fishing with Knives.
Hej, dzięki za akceptowanie mojego zaproszenia. Czy możemy coś napisać? Aha, możemy klikać jeden klawisz i gra będzie za nas pisała, dobra. Hej, kim jesteś? O, jestem Queen. Zauważyłem, że jesteś online i pomyślałem, że dodam cię do znajomych. To jest trochę creepy. Chcę zagrać z tobą w grę. To jest jeszcze bardziej creepy. Gro, czy ty czytasz mi w myślach? To brzmi creepy? Okej. Co dalej? Nie, to nie jest w ogóle creepy. Wydaje mi się, że jednak jest. Po prostu ja nie mam za bardzo żadnych znajomych online. To znaczy, miałem ich, ale nie byli online już od bardzo długiego czasu. Więc szukałem nowych przyjaciół. Okej, więc w jaką grę chcesz zagrać? No to słuchaj, znalazłem stronę, gdzie jest alfa test jakiejś strzelanki. Jestem pewien, że przestali ją już robić, ale link do pobrania cały czas działa, więc możemy w nią zagrać. Więc to jest zwykła strzelanka? Nie, to jest Capture the Flag. Aha, czyli gierka, w której musimy zabrać flagę przeciwnikowi. Ale nie obchodzą mnie flagi, gram, żeby zabijać. Understandable, have a nice day. Czyli co, chcesz zagrać? Okej, gdzie mogę pobrać tą grę? Wyślę ci link. Okej. Czyli to jest link do gierki, poczekajcie. Możemy ją pobrać. Pobieramy ją, ale ja bym chciał jeszcze, słuchajcie, zobaczyć tą kolejną gierkę. Jeszcze jedna gierka przecież tam była, o ta, skrakowana. Ja chcę w nią zagrać, zanim odpalimy tą grę, to chcę zobaczyć, o co chodzi w tamtej. 20 Summer Days. Czym jesteś, gro? Czy my ją musimy skrakować? Patrzcie na to. Mamy generator kodów. Dobra. Krakujemy grę, słuchajcie. Krakujemy grę, nie ma problemu. Generujemy klucz. Wpisujemy 556879015. Okej, licencja działa. Naciśnij spację, aby kontynuować. 2 sierpnia 1989, Kiang-li University, po południu. Czy to jest visual novel? Nazywam się Park Song-li, 23 lata, jestem studentem. Okej, jest lato, jestem w klasie, nie powinienem tutaj być, ale chciałem się uczyć. Panie Park, proszę przestać rozmyślać i skupić się. Używaj strzałek, żeby ruszać jakimś celownikiem. Obudź się, śpiochu. Okej, czyli to będzie, słuchajcie, romans. I w ogóle, czy pamiętacie w ogóle, o co chodziło w tej grze? Po co my ten odcinek nagrywamy? Bo ja już zapomniałem. Teraz będziemy robić, słuchajcie, koreański romans. Czy powinienem poprosić o jej numer? Oczywiście, mordo. Oto twoja kawa, to będzie 2000 wonów. Okej, proszę bardzo. Czy masz może telefon? Oczywiście, że mam. Jak mogłabym inaczej dzwonić do moich przyjaciół? Tak czy inaczej, muszę się zająć teraz innymi klientami. A poczekaj, nieważne. Chyba powinienem wrócić do mojego akademika. No cóż, powinienem wypić moją kawę, zanim zrobi się zimna. Chwila, co to jest? Coś jest napisane na chusteczce. To numer do dziewczyny. Powinienem do niej zadzwonić. Chwila, ale ja nie mam telefonu. Lepiej wrócę do kampusu i zadzwonię do niej stamtąd. W takim razie czas na telefon, moi drodzy. Ja już zapomniałem, w jaką my grę gramy. Proszę bardzo, wrzucamy monetę. I uwaga, uwaga, bip, bip, bip. Halo? Czy to Min-hee? Cześć, tu Song-li. Kto? Nie znam żadnego Song-li. O, jestem gościem z kawiarni. Haha, tylko się z tobą droczę. Miło mi cię słyszeć. O, myślałem, że zapomniałaś o mnie.
Nie daję numeru przypadkowym osobom, wiesz? Oczywiście, że cię pamiętam. Tak więc spotykam się dzisiaj ze znajomymi wieczorem. Myślałem, że może... czy ty chcesz, żebym poszła z tobą na randkę? Tak myślę. Myślisz, że poszłabym na randkę z... złodziejem? To prawda. Nie zasługuje na miłość. Dlaczego ktoś pokochałby kogoś, kto... kto celowo pobiera pirackie oprogramowanie? Nie można zweryfikować licencji. Proszę sprawdź klucz, który dostałeś ze swoją kopią. Pamiętaj, kopiowanie oprogramowania bez licencji jest kradzieżą. Nie zasługujesz na miłość, tylko na więzienie. Bad ending, moi drodzy. To może my wrócimy do naszej gry, prawda? Mieliśmy zagrać z randomowym kolegą z internetu. Wróćmy do tego, to jest w tym momencie najważniejsze, moi drodzy. CTF, CTF Indef, odpalamy i... I gra odpala nam się na pełnym ekranie. Mamy opcję Room List, Create Room. Zróbmy Create Room. Start Room. Okej, o to chodziło, prawda? Mamy zrobić pokój dla gościa, żeby on mógł do nas dołączyć. Proszę bardzo. Oto i gra. Jeśli kojarzy wam się coś z tą grą i wydaje wam się, że skądś już to widzieliście, to nagrywałem już odcinek z gry, która nazywała się No Players Online, ale tamto to było tylko, to nawet nie było demo, to był taki zamysł na grę, który zrobił twórca. I to jest demo, ta gra, którą teraz gramy, to jest demo pełnej wersji, która niedługo wyjdzie, więc... Póki co jest dobrze, póki co jest dobrze. Co my tu więcej mamy? Brak naszego ziomeczka. Czy nasz ziomeczek zamierza tutaj w ogóle do nas przyjść? Odpaliliśmy mu serwer i co dalej? Halo mordo, jesteś tu gdzieś? Czy w ogóle możemy tutaj... Możemy tutaj strzelać. Okej. Gdzieś tutaj powinien być spawn przeciwnika. I zobaczcie, jeśli nie wiecie, o co chodzi w grze Capture the Flag, musimy zabrać flagę i przenieść ją do swojej bazy i tak się w ten sposób nabija punkty. Więc nie pamiętam, gdzie jest nasz spawn. Gdzieś tu? Nie tu? Tutaj gdzieś? Tutaj, dobra. I punkcik nabity, proszę bardzo. Otworzyła nam się brama do... Ktoś dołączył do gry, zobaczcie. Z dziwnym nickiem. I otworzyła nam się brama do nikąd. Okej. Muzyczka jakaś. O! Ktoś tu stał. Co to ma być? Oj, chyba nie powinienem był tego robić. Oj, chyba nie powinienem był. Przepraszam, wymskło mi się. Nie chciałem strzelić w muzyczkę. Proszę mi wybaczyć. Ja idę po flagę kolejną. Proszę bardzo. Nie powinienem był tego robić. Nie powinienem był tego robić. Zdecydowanie nie powinienem był tego robić. Nie. Powinienem by... Nie powinienem był w ogóle odpalać tej gry. Odkładamy tą flagę i nie robimy nic więcej, prawda? Odkładamy flagę, proszę bardzo. Czy to wszystko? Czy powinniśmy zrobić coś jeszcze? Jak tam nasze zepsute radyjko, nadal zepsute? Nadal zepsute. O-o! Dobra. Może pójdźmy dalej. Nie zwracajmy uwagi na glitche.
To po prostu zwyczajne glitche, nie musimy się niczym martwić, idziemy dalej. Mamy kolejną flagę, proszę bardzo. Wiecie, co mnie zastanawia w tej grze? Jedna jedyna rzecz mnie zastanawia w tej grze. Zastanawiają mnie daty, a raczej lata. To jest 1973. W 1973 nie było nawet pomysłu, nie było nawet myśli o zrobieniu gry 3D, więc... O co tutaj chodzi? Tu coś się nie zgadza. Takie gierki 3D to były w latach 90. Czy wy to... Co tu się... Co tu... Okej. Nie zagramy sobie, kolego nieznajomy z mojego czatu. Cały czas coś się psuje. Możemy wejść na stronę, żeby zgłosić błąd w grze, ale ta strona tak chyba średnio działa. Rozwój gry został tymczasowo wstrzymany przez problemy personalne w naszym teamie i nie da się wysyłać póki co zgłoszeń. No jak to się nie da, jakiś guzik submit? To nie ja. To wasza strona jest zbugowana. To wasza strona jest sentimental. Patrzcie, sentimental. Czyli, że sentymentalne. Coś jest sentymentalne. Gra jest sentymentalna? Bo mi zbugowaliście komputer. Czy mogę? Okej, coś się dzieje. Robi nam się biały ekran. Okej. Skraszowało nam komputer, no. Czyli co? Gierka odpali nam się od nowa? Okej, zobaczcie, mamy nowe logo i mamy same dziewiątki podczas ładowania, cokolwiek by to oznaczało. Zdezaktywowało nam się konto gościa. W takim razie, czy te sentimental to było nasze hasło? Chyba tak, zobaczcie, mamy tutaj takie sy, eny, ty, imy, eny, ty, ale. Logujemy się. Moi drodzy, proszę bardzo. Patrzcie na to, jaki zaawansowany pulpit. Mamy tutaj Minesweepera cały czas. Mamy te podstawowe rzeczy. Mamy jakiś Project Pool Enterprise. Tu jest CTF Beta. Zrobić CTF, poprawić jakąś geometrię w basenie, coś tam jeszcze poprawić, okej. Okay. To mnie dziwi, Soul Transfer, czyli transfer duszy. To jest jakaś gierka? Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Sprawdźmy, File Explorer, czy mamy tu jakieś dodatkowe pliczki? Nie, mamy te rzeczy, które są, zobaczcie, które pobieraliśmy. Czyli rybołówstwo z nożami, te Summer Days i Capture the Flag. Tu jest, zobaczcie, CTF Beta, czyli tak jakby nowsza wersja. Odpalmy, bo mnie to bardzo ciekawi. Patrzcie, jak w jakiejś gierce na silniku z Half-Life'a. Jak Counter-Strike czy coś, ale okej, startujemy. I gierka wygląda ładniej. Zobaczcie, jest jakoś tak ładnie, słonecznie, chociaż no, słońca nie widać. Ale jakoś tak... I możemy skakać. Okej, i mamy jakieś drzewka, jakieś dużo więcej elementów na mapie. Dobra, czyli wygląda na to, że gra jest troszkę bardziej dopracowana, ale mamy waiting for players, czyli nie mamy żadnych graczy. Mamy za to jeziorko. I to chyba tyle, bo nic tu się nie dzieje i flagę, nie możemy flagi podnieść, czyli nic tutaj chyba nie uda nam się zrobić. Interesuje mnie ten soul transfer. Host, sources, generate. O co chodzi? Penta Star Sigil Server, to w ogóle jakieś pentagramy, jakieś zna...
że pentagram, czy to jest jakieś, chodzi o jakiegoś szatana czy coś? Empty host sources. Poczekajcie, czy jest tu jakieś readme? Jest readme. Jak używać? Wygeneruj hosta, dodaj dwie gry jako źródła. Naciśnij transfer sol. Jeśli gra ma wystarczająco podobnych dusz, gry zostaną połączone. Czyli mogę na przykład połączyć... Poczekajcie. Mamy tutaj nasze gierki. Przerzućmy je sobie tutaj na pulpit. Czy możemy połączyć gry? W sensie, czy mogę połączyć Mine Friend i, nie wiem, Fishing with Knives? Mogę! Odpalamy, prawda? Okej, i zrobiło nam się, połączyły nam się te dwie gry, przez co mamy miny, które trzeba omijać. Okej. A może i nie musimy ich omijać? Czy ja mogę tutaj dopłynąć do dna? Halo, flaga. Okej. Doleciałem do flagi i co teraz? To tyle? Okej. O co chodzi? I wywaliło nam grę. Czy możemy teraz połączyć tą grę z inną grą? Nie, jak już jest zgliczowana, to nie możemy nic z nią zrobić. Czy możemy te dwie gry połączyć? Nie, musimy najpierw wygenerować hosta, poczekajcie. Nie da się. Może w innej kolejności? Nie. A może, poczekajcie, może o tą gierkę można. Ta? Też nie. A jakbyśmy połączyli Fishing with Knives i 20 Summer Day? Coś się robi, słuchajcie. Coś mamy. Okej. Spróbujmy w takim razie tą gierkę. Uwaga. Hał. Nina chce wyjść. Czy powinienem z nią wyjść? W porządku, mogę z tobą wyjść. Pozwól, że skończę tylko tą część. Nie, proszę. Przeszkadzałam ci wystarczająco cały dzień. Wyjdę z nią, nie przeszkadza mi to. Ale jest już noc, to nie jest bezpieczne. Po prostu przejdę się po parku, będzie wszystko w porządku. Okej, bądź ostrożny albo ostrożna. Zrobię nam coś do jedzenia, kiedy wrócisz. Dzięki, kochanie, kocham cię. Też cię kocham. Czy chcesz wyjść z Niną na spacer? Tak. Czyli rozumiem, że mamy pieska. I wychodzimy z pieskiem na spacer. Hał, jest ciemniej niż mi się wydawało, ale powinno być w porządku. Okej, co jest nie tak, Nina? Widzisz coś? Masz problemy z zobaczeniem, gdzie idziesz. Iść dalej? Tak. Okej, pies tam cały czas szczeka. Słyszysz wodę w jeziorze. Zauważasz, że nie jesteś w stanie już zobaczyć Niny. Iść dalej? Tak. Nic nie widzisz. Decydujesz się iść dalej. Okej. Czyli nasza gierka się... Nasza gierka zamieniła się w kamień. Chwila.
Czyli możemy ten kamień włożyć tutaj i potrzebujemy empty vessel. Wiecie co? Otworzyłem sobie notatki i tutaj się dziwne rzeczy dzieją. To znaczy, w 65 roku stworzyłem dzisiaj grę, która zachowuje się inaczej niż wszystkie inne. A rozgrywka jest dużo bardziej abstrakcyjna. Te dwie gry nie miały żadnej historii, ale nagle mają jakąś historię do opowiedzenia. Bardzo dziwne, możliwe, że niebezpieczne. Czy dusze próbują się ze mną skomunikować? Kolejna notatka. Dalej grałem w tą grę i zamieniła się w kamień. I zamieniła się w kamień. Gra skraszowała, a ikonka zamieniła się w kamień przed moimi oczami. Zrobię więcej researchu na temat tego kamienia. Połączone gry z reguły są bardzo niestabilne i pełne gliczy, ale ta, która zamieniła się w kamień, jest stabilna. O, zauważyłem, że poprzednia wersja prototypu CTF, czyli Capture the Flag, zgubiła swoją duszę. Tworzenie nowej wersji gry wygląda na to, że niszczy duszę poprzednich gier. Czyli poczekajcie, czyli czy mogę jako wesel użyć grę poprzednią? Nie. Tą mogę. Okej, okay, czyli gra, która nie ma w sobie żadnej duszy, mogę w tą grę tą duszę zaimplementować? Dobrze rozumiem? Infuse? Okej. I dostaliśmy grę z duszą jakąś. To już jest zablokowane i nie możemy nic z tym zrobić. Szkoda, bo chciałem jeszcze wygenerować jakąś gierkę. Czy nie ma żadnej opcji? Czy jak połączę MindFriend i CTF Indef, czy to nam coś wygeneruje? Nie. Szkoda. Szkoda, ale to nic. To nic, bo mamy tutaj gierkę do odpalenia i do sprawdzenia. Co się stanie, kiedy odpalimy tą grę z zaimplementowaną duszą? Gra ładuje się normalnie i zobaczcie, już nie ma waiting for players, tylko od razu zaczęło nam odliczać. 5 października 1974, CTF Gorge. I co więcej? Wszystko jest zalane wodą. Z jakiegoś powodu, okej. Okay. Tu mamy jakieś... Okej, zobaczcie! Do naszej gry zostały dodane elementy z poprzednich gier. Gruby kawałek szkła oddziela gracza od ryb. Czyli zobaczcie, do naszej gry zostało dodane nie tylko łowienie rybek, czyli mamy tutaj rzucanie nożami w ryby i tą gierkę koreańską. Okej. To nam coś daje. Zabiliśmy rybkę. Dziwna struktura jest zatopiona w podłodze. Gracz orientuje się, że ktoś jeszcze tutaj jest? No ale to nic. Gracz idzie w kierunku niebieskiej flagi. Okej, czyli powinniśmy się martwić. Chwila. Czemu to jest w tym miejscu? Czy ta flaga nie powinna być tutaj? Gracz dociera do niebieskiej bazy. Flaga na nich oczekuje. O nie! Coś tu jest nie tak. Muszę porozmawiać z tym drugim. On jest trudny do rozmawiania. Kim jesteś, głosie, który ze mną rozmawiasz, bo nie do końca rozumiem, o co chodzi. Mamy tutaj tą flagę. Flaga znajduje się w nieznanym miejscu. Dlaczego tutaj? Zastanawia się gracz. Przepraszam. Myślę, że nie ma żadnego dobrego powodu. Po prostu ten drugi jest w rozsypce. Jeśli to od niego by zależało, cała mapa byłaby pod wodą. O co chodzi? I nie mogę zobaczyć tego zdobyć. Ale mogę wypłynąć poza mapę? Nie wiem, czy o to chodziło. A... Halo?
Halo, gro? Chyba miałem się tu znaleźć. Albo i nie. Coś tu pływa. O-o. To jest jakaś morda. To jest jakaś morda. Mordo. Mordo, czy mogę do ciebie... O-o. Zabrakło mi... Zabrakło mi kul. Tu jest jakiś kawałek... czegoś, jakiś sześcian. Czy powinienem płynąć w jego stronę? Chyba tak. Gracz stoi w pokoju z drewnianymi drzwiami. Zegar tyka i dywan ma jakiś znajomy zapach. Otworzyć drzwi? Tak. O co chodzi? O co chodzi? Mamy jakieś mieszkanie z niezaładowanym wnętrzem. Tu jest jakiś pokój, zobaczcie. Z jakimś... What? Oh, co tu się dzieje? Tu coś, zobaczcie, widać. Oh. To nie jest jeszcze skończone. Widzę, co chcesz powiedzieć. To nie tak, że się z tobą nie zgadzam. To jest po prostu proces, wiesz? Okej. Okay. Nie podoba mi się, kiedy komentujesz moją pracę, zanim zostanie skończona. Jak byś się czuł, gdybym zrobił to z twoją? Okej. Okay. Czyli mamy... Mamy chodzić z tymi... ramkami. Nie chcę z tobą teraz rozmawiać. Po prostu przestań mi pomagać przez resztę dnia. O, okej. Okay. Nie, naprawdę okej. Okay. Nie martw się. Mam rzeczy do zrobienia na dole. Możesz zająć pokój. Też ci kocham, kochanie. Zobaczymy się później. Okej. Okay. Tu mamy naszą postać. Tu coś jest. Proszę bardzo. Naprawdę tniesz się w ten sposób? Nigdy nie zauważyłem. Ale dziwne, że czasami zachowujesz się jak zupełnie nowa osoba. Nie patrz na mnie w ten sposób. Miałem na myśli... Chodziło mi, że pozytywnie. Przepraszam. Mamy jeszcze lodówkę. Jesteś pewien? Mogę pójść i kupić. Nie ma z tym problemu. Naprawdę? Dziękuję. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Znaczy rozumiem, że to jest twórca tej mapy i jego żona. Z którą chyba coś się stało, jak wychodziła z psem. Dobrze rozumiem? Czy możemy porozmawiać o tym jutro? Muszę wstać jutro z samego rana. Okej. Okay. Spotkam się z moim agentem znowu. O, wiesz, ona chciała... Chciała się dowiedzieć szczegółów dotyczących retrospekcji? A być może coś źle tłumaczę, ale dodałem trochę zimnej wody, więc możesz wypić od razu. Nie martw się, haha, nie jest z kranu, obiecuję. Okej. Okay. I tu mamy chyba jeszcze jedną. Nie chcę być sam albo sama. Czemu tego nie rozumiesz? Wiem, że potrzebujesz tego. Po prostu nie chcę tego znowu. Obchodzi mnie twoja praca. Po prostu jest tak inna. Nie rozumiem tego, co robisz, wiesz? Nie wiem, jak ci pomóc. I ty nie musisz pomagać mi. Mam ją do pomocy. Czyli, że psa? Po prostu chcę, żebyś mógł robić tą swoją rzecz. I martwi mnie, że spędzasz tyle czasu opiekując się mną. To jest po prostu... Nie chcę być odpowiedzialna za to, że rzucisz to wszystko.
jak możemy być małżeństwem, jeśli jesteś cały czas na górze, a ja jestem na dole? I nie chodzi mi, że dosłownie. Rozumiesz to, czy jest to dla ciebie zbyt trudne? Okej, co teraz? Czym rzeczywiście mamy pójść na górę? Mamy pójść na górę. O, z tej perspektywy. Jeśli trzymasz mnie na dole, jaki jest sens? Nawet nie zrobiłeś drugiego piętra, nie musisz być taki przezroczysty. Czemu mnie tu trzymasz w twojej pracy? What? Dobra. Do ciebie. Czy cokolwiek mówię dochodzi do ciebie? Poczekajcie, bo tam wcześniej... Tam się na górze działy jakieś dziwne rzeczy i nie zdążyłem tego tłumaczyć. Mam nadzieję, że... sami sobie przetłumaczyliście. A... What? What? Jo, ale to wygląda. To wygląda jak coś wygenerowane przez AI, ale jednocześnie coś, co ma bardzo dużą kompresję nałożoną. Ale super. Tylko nie do końca rozumiem, gdzie mnie ta gra prowadzi w takim razie. Gdzie my idziemy? Czy to chodzi o ten las, gdzie szliśmy z psem? Czy to chodziło o to? Czy ja dobrze idę? Chyba idę dobrze. Is, if, as... Co? Look... within... find... me... there... Okej, dobra. Czaję. Zamknął duszę swojej żony w grze. Albo gra jakaś porwała duszę jego żony, bo używał jakichś diabelskich technologii, żeby stworzyć swoją grę. No bo jeśli w latach 70. zrobił grę, która miała pełne 3D, no to coś tutaj było nie tak. W tych notatkach było napisane, że on był w stanie osiągnąć tą taką zaawansowaną grafikę i to wszystko takie wyprzedzające swoje czasy, dzięki użyciu tych dusz. Więc prawdopodobnie coś złego stało się z duszą jego żony, albo może ta żona zginęła wychodząc z psem i on chciał ją zachować. Nie wiem, to są domysły, to są teorie, domysły, ta gra jest jeszcze jako demo. Ta gra wyjdzie prawdopodobnie, nie wiem, w tym roku albo w przyszłym, więc na pewno dowiemy się reszty, ale... Wow, powiem wam, wow. To chyba tyle mogę powiedzieć, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że wy też. Widzimy się w kolejnym. Cześć!